O tym wiedzą nawet dzieci. Zapłaciłeś już za śmieci. Włącz logikę w każdym kroku. Wezmą je za darmo. W przoku. Nie zapłacisz drugi raz. Zyskasz ty i zyska las. Zużyta elektronika. AGD. Sprzęty domowe. Chemikalia. Leki. Baterie. Akumulatory. Opony. Gruz. Szkło. Papier. Popiół. Są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach. Z opłat za pozostawione w przok odpady zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Suwałki posiadający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Nie oszukuj sam siebie. Nie płać dwa razy. Podczas zaplanowanej na środę sesji Rady Miejskiej radni będą debatować między innymi nad zmianą stawek podatku od nieruchomości. Zaproponowany przez prezydenta wzrost stawek nie osiąga pułapu określonego przez ministra finansów, ale grosz do grosza i jak obliczyli urzędnicy, jeśli radni zaakceptują nowe stawki, to od właścicieli i dzierżawców nieruchomości do kasy miejskiej wpłynie około 960 tysięcy złotych więcej niż w bieżącym roku. Według projektu opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Ratusza właściciele budynków mieszkalnych zamiast 70 groszy za metr powierzchni użytkowej zapłacą o 5 groszy więcej. W budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, stawka pójdzie w górę znacznie więcej. Planowany jest wzrost o 41 groszy za metr. O 17 groszy więcej zapłacą właściciele i użytkownicy budynków, w których prowadzona jest działalność polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Znaczna podwyżka dotknie też organizacje pożytku publicznego. Zamiast 7 zł i 47 groszy za metr kwadratowy wykorzystywanej powierzchni budynków zapłacą 7 zł i 61 groszy, czyli o 14 groszy więcej niż teraz. Prezydent po raz pierwszy od 2013 roku przedłożył Radzie Miejskiej propozycję zmian stawek podatkowych za środki transportu. Podstawowym wskaźnikiem wzrostu tych stawek jest wzrost cen towarów i usług. Od 2012 roku, czytamy w uzasadnieniu nowej uchwały, wyniósł on około 8,5%. Stawki na 2020 rok według propozycji prezydenta wzrosłyby o mniej niż 2%. I nie dotknęłyby wszystkich. Podwyżka miałaby objąć 24 spośród 45 stawek.